6 czerwca 2017 roku biskupi zgromadzeni w konferencji Episkopatu Polski wraz z najwyższymi przedstawicielami władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą na czele po 70 latach odnowili akt ofiarowania Kościoła w Polsce niepokalanym sercu Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tychże uroczystości. Poświęcenia Kościoła i Ojczyzny niepokalanemu sercu Maryi. O święta i niepokalana Dziewico, jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która zamknęłaś w swoim łonie tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Oto mija już 100 lat od Twojego objawienia się Trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą, my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy, i zwracamy się do Twego niepokalanego serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Twoją prośbę. Pragniemy z Bożą pomocą na różnych płaszczyznach naszego życia i pracy stanowić jeden, nawracający się nieustannie lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym domem Bożym i bramą nieba. Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin. Chcemy uczynić wszystko, co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wiernym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustanowionego przez Boga i nie dawać posłuchu pod szeptom złego ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i realizowaniu źle rozumianej tolerancji. Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem moralnym. Maryjo, przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa, a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie. Rodzicielko założyciela Kościoła, my polscy biskupi w naszej pasterskiej posłudze będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się mistyczne ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowało wierności Bogu, Krzyżowi Świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego realizowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.
Nasza Matko i Królowo, pragniemy poprzez autentycznie chrześcijański styl życia przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest drogą i prawdą i życiem. Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna. Poświęcając się Twemu niepokalanemu sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi, jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.